Szanowni Państwo, wyprowadzimy sobie kolejną porcję wzorów redukcyjnych. Nadal będą to wzory redukcyjne na funkcje trygonometryczne kątów drugiej ćwiartki, przy założeniu, że kąt alfa, który w tych wzorach wystąpi, będzie kątem ostrym znowu, ale tym razem będą wyglądały one troszkę inaczej. Mianowicie wyprowadzimy sobie wzory na sinus, kosinus, tangens i kotangens, kąta pi, odjąć alfa. Poprzednio mieliśmy pi drugich dodać alfa, jeśli alfa jest kątem ostrym, kąt ten leży w drugiej ćwiartce. Teraz mamy pi minus alfa, jeśli alfa jest kątem ostrym, znowu jest to kąt drugiej ćwiartki układu współrzędnych. Jeśli Państwo nie wierzycie, to Państwo popatrzcie. Pi to jest kąt pełny. Odejmujemy od niego alfa, czyli jakiś kąt na razie ostry. Zatem jesteśmy gdzieś tutaj. To jest kąt pi odjąć alfa. I w tym momencie tutaj mamy kąt alfa. Podobnie narysuję trójkąt, w którym kąt alfa występuje, ale najpierw wypiszę definicję tych funkcji. Zrobimy to tak jak zawsze. To jest punkt P, który wybieram gdzieś obojętnie, gdzie na tej półprostej, obsłużonych xp, yp. Ponownie to jest r, czyli pierwiastek z xp dodać yp w kwadratach oczywiście. No i teraz wiemy, że sinus kąta pi odjąć alfa to jest yp przez r, kosinus to jest xp przez r, tangens to jest yp przez xp i kotangens to jest xp przez yp. Rysujemy teraz nasz trójkąt. Znowu rysuję taki trójkąt prostokątny, w którym alfa będzie jednym z kątów ostrych. To jest za to kąt prosty. I znowu muszę bardzo uważać na znaki. Dlaczego? Przeciwprostokątna, jak napisałem, ma długość r. Przy prostokątna przeciwległa do kąta alfa ma długość oczywiście yp. Natomiast przy prostokątna przyległa do kąta alfa ma znowu długość minus xp. Dlatego, że xp jest liczbą ujemną. Punkt p leży na lewo od osi rzędnych. Zatem długość odcinka odłożonego na osi odciętych pomiędzy początkiem układu a rzutem punktu P na tę oś jest, wynosi minus odcięta punktu P. No dobrze, proszę Państwa. Skoro tak, to yp przez r to jest oczywiście przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej dla kąta alfa, czyli po prostu sinus alfa. Xp przez r to jest minus minus xp przez r. Zatem jest to minus minus xp przyprostokątna przyległa, r przeciwprostokątna, zatem minus kosinus alfa. Tangens pi odjąć alfa to jest yp przez minus xp ze znakiem minus, czyli yp do minus xp to przyprostokątna przeciwległa do przyprostokątnej przyległej, czyli tangens kąta alfa ze znakiem minus i na tej samej zasadzie to jest minus kotangens kąta alfa. Minus xp przez yp, ale ze znakiem minus, czyli kotangens kąta alfa, ale ze znakiem minus. Proszę Państwa, i mamy kolejną porcję czterech wzorów redukcyjnych, znowu dla kątów drugiej ćwiartki, przy założeniu, że alfa jest kątem ostrym, a przy tym założeniu robiliśmy te obliczenia, ale okazuje się, że te wzory jak zwykle działają dla dowolnego kąta alfa, obojętnie co wstawimy za alfa, wzory te są poprawne. Dziękuję bardzo.